Mieszkańcy Ostrowi wreszcie doczekają się ronda przy sądzie rejonowym. O takiej inwestycji w mieście mówi się od dawna, gdyż skrzyżowanie ulic Sikorskiego z Lubiejewską i Prusa bywa kłopotliwe. Ruch samochodowy w tym miejscu jest bardzo duży, a doszło tam już do wielu stłuczek i wypadków. Dotychczas brakowało funduszy, by rondo wybudować. W tym roku miasto udało się jednak pozyskać znaczne dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, a inwestycja nie ograniczy się tylko do budowy jednego ronda. Nasz projekt remontu, przebudowy opiewa na odcinek od 60, od zjazdu z Różańskiej, aż do skrzyżowania z ulicą Grota Roweckiego koło szkoły numer 2. Cały ten ciąg komunikacyjny będzie przebudowywany. Ogromną częścią tych prac będą prace związane z właśnie odwodnieniem, z budową kanalizacji deszczowej albo przebudową kanalizacji deszczowej. Cała inwestycja ma kosztować około 15 milionów złotych, z czego 65% to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Na początku września włodarz Ostrowi podpisał w województwie umowę na otrzymanie prawie 9,5 miliona złotych dotacji. Zaplanowaliśmy przy tym dużym projekcie również drugie rondo przy zbiegu z ulicą Jagiellońską. Tak, aby już w perspektywie następnych lat nie myśleć, nie zastanawiać się nad kolejną przebudową, tylko już kompleksowo załatwić przy tej przebudowie. Stąd też projekt ten jest tak bardzo kosztowny. Przetargi na zrealizowanie inwestycji już ruszyły. Prace budowlane najpewniej zaczną się na początku przyszłego roku, a cały ten szlak komunikacyjny ma być w całości ukończony najpóźniej do połowy 2022 roku.